my w Polsce pompujemy balonik, to nic w porównaniu z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Tamtejsi kibice i dziennikarze porównają swoją reprezentację do Leicester, czyli angielskiego klubu, który choć przed sezonem był skazywany na spadek, zdobył tytuł mistrza Anglii, co zostało uznane za jedną z największych sensacji w historii futbolu. Trzeba powiedzieć, że to spore aspiracje, skoro my nieśmiało marzymy o ćwierćfinale. Na razie jednak Ukraińcy muszą poradzić sobie z konfliktem wewnątrz zespołu. Przed miesiącem w czasie hitowego spotkania w lidze ukraińskiej między Szachtarem Donieck i Dynamem Kijów doszło do bójki na boisku, w której czołowe role odgrywało czterech reprezentantów kraju. Wprawdzie teraz zgodnie zapewniają, że te niesnaski to już przeszłość, ale wątpliwości pozostały. Ukraińcy liczą na to, że wobec bardzo trudnej sytuacji w kraju piłkarze połączą podzielony naród.